Sister, Sisters, ale przecież wy się zajmujecie cały czas swoimi projektami, prawda? No to teraz możecie się szybko pochwalić, co wam zajmuje czas. Natalia? Ja nagrałam ostatnio, znaczy już mija rok, pod płytę Gram Duszy z moim zespołem Natu. No i gramy sobie koncerty co jakiś czas w różnych klubach w Polsce. Między innymi teraz 10 czerwca w Kulturalnej w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie. A plan B? My cały czas jesteśmy we współpracy ścisłej z Agnieszką Chylińską i robimy następną płytę Łąki One. I właśnie, robimy swoje płyty też. Bo właśnie, bo to wy jesteście tymi panami, którzy namówili Agnieszkę Chylińską na to, żeby zrezygnowała z rocka i zagrała, jak ktoś mówi, disco? Szczerze mówiąc, to ona nas namówiła na to. Razem się namówiliśmy, że tak. Radio Z.